Panie trenerze, może bliżej po meczu. Prosimy o podsumowanie spotkania pana trenera Baniaka. Ja przede wszystkim gratuluję dobremu Głogów wyeliminowania i przejścia w dalszej rundy. No, będę kibicował w tym momencie problemu, żeby zaszedł jak najdalej. To było, może będzie mniejszy wstyd, jak się przegra na przykład z finalistą Pucharu Polski. Ambicja, wola walki, serce do boju. No, nad naszą przemaką można dużo mówić, ale nie wygrywa się tym, co się ma. Zakrzewski, rzut karny, Nowacki. Czeka ciężka rozmowa z tymi niektórymi chłopakami, bo nie gwiazdy wygrywają, a serce i wola walki. Tym problem wygrał, przeszedł dalej i gratuluję mu bardzo. Dziękuję bardzo za gratulacje. Jeśli chodzi o mecz, to po 6 minutach myślałem, że jest 6 grudzień. Dwa prezenty ogromne z jednej strony i z drugiej, także bramki troszeczkę kulturalne. Później przewaga Miedzi w pierwszej połowie, aczkolwiek no 11 to jest taka zapałka w tej części gry, ale sam na sam. Druga połowa, no, Miedź tutaj było w meczu ligowym, cały czas posiadała optyczną przewagę, było kilka razy groźnie. Jednak jak trener tutaj zauważył, ta nasza determinacja, wola walki, przede wszystkim chęć po meczu z Jarocinem, który nie chciał do niego za dużo wracać, ale gdybyśmy zagrali przynajmniej 50% z tego, to byśmy tam zdobyli 3 punkty. Dzisiaj widać było po drużynie bardzo, że chce ten mecz odrobić. Zadowolony jestem ze zwycięstwa, natomiast bardzo niezadowolony jestem z tego, że była dogrywka. Myślę, że to troszeczkę i w nogi weszło, i nami Miedzi, a obie drużyny są, te mają ciężki mecz. Dziękuję bardzo. Z mojej strony chciałem podziękować zawodnikom, kolegom moim za determinację i walkę do końca, do ostatniego gwizdka. Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się strzelić bramkę w doliczonym czasie gry. Mam nadzieję, że odblokuję się i będę przydatny drużynie w dalszych ligowych spotkaniach. Dziękuję. Pytania panowie? Panie, przepraszam. Panie trenerze, jakieś zmiany przed meczem z Tychem, po tym co Miedź gra dzisiaj, co zagrała dzisiaj? Nie przewiduję żadnych zmian.